Zmiłuj się, usuń. Jest 17 czerwca, godzina 5 rano, a wysłuchacie audycji Poranny Gniot dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. A w dzisiejszym programie... Uniwersum Info. Kononopedia i kroniki spadają z rowerka. Co się stało się? Sensacja dnia. Wiz dotarł do archiwalnego materiału Anny Bogdanowicz. Sąsiedzi kontra Kononowicz. Co w komentach piszczy, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum. Kącik dla konesera. Ścieżka dźwiękowa Kroniki Uniwersum wreszcie odtajniona. Oraz sekcja najlepszych komentarzy. Uniwersum Info. Kononopedia i kroniki spadają z rowerka. Co się stało się? 3 czerwca 2019 roku dostałem mail od YouTube Support Team, że zgłoszono w moim filmie naruszenie prywatności. Chodzi o kolejną część Kroniki Uniwersum, a konkretnie o przedział czasowy, który przypada na całościowe omówienie afery jałkowej. Z tego wynika, że z dużym prawdopodobieństwem zgłaszającym był całe te talk show, bo nie sądzę, żeby Jaok jako osoba publiczna zgłaszała to YouTube'owi. Tak czy inaczej dostałem 48 godzin na samospadnięcie kroniki z rowerka. Wydaje mi się, że w podobnym czasie doszło do spadnięcia kononopedii vel kononowiki, do której odsyłałem w moim materiale po więcej wiedzy, bo genialnie obrazowała tą aferę. Wszystko było elegancko rozpisane i pokazane wraz ze screenami i linkami. Sądzę, że spadnięcie tej wielkiej skarbnicy wiedzy, jaką była, a mam nadzieję, że gdy tego słuchacie, znów już jest kononowikia, w tym samym okresie, gdy dostałem zgłoszenie odnośnie kroniki, nie jest przypadkiem, a raczej działaniem konkretnie tej samej osoby. Chociaż to tylko moje przypuszczenia, które wcale nie muszą okazać się prawdą, chociaż trudno nie pokusić się właśnie o stwierdzenie, że jakoś to bardzo podejrzanie dobrze się układa. Oczywiście nie cieszy mnie, że już dłuższy czas nie ma dostępu do kononowiki, ale należy tu zaznaczyć, że mimo jej, miejmy nadzieję, tymczasowego braku, Kroniki Uniwersum nadal się pojawiają, co proszę potraktować jako szczerą i taką bardzo praktyczną odpowiedź dla wszystkich tych, którzy opowiadali, że o, szef sztabu to tylko non-stop kradnie materiały z kononowiki i sam nic nie robi. YouTube'owe zgłoszenie odnośnie afery jałkowej nie wyświetliło mi się ani w tym takim YouTube'owym panelu twórcy, ani w ogóle w głównej części skrzynki mailowej, tylko gdzieś tam w ogóle w jakichś pobocznych rzeczach. I gdyby nie czysty przypadek, to nawet bym tego zgłoszenia nie zobaczył. Wniosek jest z tego taki, drodzy widzowie, jeśli pojawia się jakiś materiał, na którym się znajdujecie i czujecie się z tym źle lub w jakiś sposób wasza własność intelektualna, wasz materiał został wykorzystany i uznajecie to za naruszenie swoich praw, to bardzo, bardzo was proszę. Napiszcie do mnie na maila kontaktowego, którego zawsze podaję w opisie. Sprawa rozwiąże się szybciej i skuteczniej niż zgłoszeniem za pomocą YouTube'a. A ja zapewniam ze swojej strony, że żadnym ujem nie jestem i jeśli faktycznie jest coś nie tak, to materiał usunę i zreuploaduję w wersji pozbawionej spornych kwestii. Serio. Uważam, że jeśli komuś jest źle z powodu tego, iż trafił do internetów, a nie chciał, to należy stanąć po jego stronie i odpowiednio zmodyfikować materiał. Dlatego odpowiadając na wielokrotnie już zadawane mi pytanie, oznajmuję, że nie będę wrzucał na CDA i inne miejsca oryginalnych wersji sprzed ochrony danych i wizerunków osób, które mnie o to poprosiły. Nie tylko ta, ale i inne kroniki, co do których zostały zgłoszone mi zastrzeżenia, są poprawiane i będą reuploadowane. Bo nawet jeśli ktoś zrobił raz coś głupiego i poszło to w internet, to nie powinien być karany do końca życia, znajdując się gdzieś w internetach, na czymś filmie, wbrew swojej woli, w różnych zakątkach sieci, po kres swoich dni, albo i dłużej. Nawet Diatłow, odpowiedzialny za katastrofę w Czarnobylu, nie dostał dożywocia. Tak więc trzeba mieć jednak jakiś umiar i trochę wyrozumiałości. Sensacja dnia.
widz dotarł do archiwalnego materiału Anny Bogdanowicz, sąsiedzi kontra Kononowicz. Widz Anonymous XD, zainteresowany słynnym zaginionym reportażem, dotarł do dna internetu i wyciągnął z tego dnia kilka ciekawych faktów. Oto co znalazł. Reportaż został wyemitowany 15 lutego 2007 roku. Kononowicz Show. Reportaż Anny Bogdanowicz. Krzysztof Kononowicz, kandydat na prezydenta Białegostoku i nie tylko. Co się stało, że prosty, niewykształcony człowiek zaszedł tak wysoko? Fenomen i cud, czy może drwina i nieodpowiedzialność? Co drzemie w nim naprawdę? Z kogo się śmiejecie? Z siebie samych się śmiejecie. Niecały miesiąc po oryginalnej dacie emisji reportażu w sekcji wydarzenia został opublikowany krótki komunikat dotyczący sprawy wszczętej po opublikowaniu reportażu. Postępowanie w sprawie Krzysztofa Kononowicza. Prokuratura w Białymstoku wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się Krzysztofa Kononowicza nad matką. Prokurator Anna Giedrys z prokuratury rejonowej poinformowała, że postępowanie w tej sprawie jest jeszcze na etapie wstępnym. Jej zdaniem nie jest to typowa sprawa o znęcanie się, gdzie można przesłuchać wielu świadków. Według prokurator Giedrys wynik tego postępowania poznamy nie wcześniej niż za 2 miesiące. Widz odnalazł również oryginalny fragment w wersji MP3, który możecie odsłuchać klikając w link pod filmem. Jak lubisz moją robotę, możesz wejść przez Reflink, za co będę wdzięczny. Teraz omówię go od początku do końca i streszczę dla tych, którzy nie mają czasu wysłuchiwać oryginału. Materiał trwa nieco ponad 2 minuty i składa się z krótkich wypowiedzi bliżej nieokreślonych osób zarzucających kandydatowi bicie matki z podkreśleniem, że robił to kiedyś, a nie obecnie. Czyli dla nas w chwili robienia reportażu. Tylko jedna z osób wspomina o ewentualnych czynach nierządnych. Ogółem przedstawia się Krzyśka jako osobę groźną, niebezpieczną, terroryzującą całe osiedle. Udzielający wypowiedzi nie przedstawiają się, ani nie są przedstawiani przez prowadzącego i nawet nie chodzi już tutaj o imię i nazwisko, tylko właśnie, czy mamy do czynienia z bliższym sąsiadem, dalszym sąsiadem, czy może kimś, kogo przypadkowo złapali na środku ulicy Szkolnej podczas porannego spaceru i poprosili o wypowiedź. Też ciekawa sprawa, że jedna z osób powołuje się na policję, która miałaby regularnie interweniować w sprawie pobić na Szkolnej i tutaj właśnie zarzeka się, że wystarczy pójść do policji, spytać się, oni bardzo dobrze znają sprawę, są z nią na bieżąco i wszystko wam powiedzą. No i kolejna osoba wypowiada się i nadal właśnie nie wiemy, czy to sąsiad, czy to któryś z dziennikarzy, czy to ktokolwiek inny, ale kolejna jakaś osoba wypowiada się i mówi, że była na policji, rozpytywała policjantów i mówią, że w życiu nie mieli takich wezwań i nic o tym nie wiedzą. Czy udało nam się przybliżyć do rozwiązania zagadki zaginionego artykułu Anny Bogdanowicz? W pewnym stopniu tak, aczkolwiek ta sprawa wciąż ma przed sobą wiele tajemnic. Jeszcze raz wielkie dzięki Anonymous XD. Takich ludzi jak ty nam trzeba. Co w komentach piszczy, czyli o czym mówią widzowie Uniwersum? Fajny ziomek, zrób odcinek o wrogach Uniwersum. Co masz na myśli pisząc wrogów? Meksyka i Maria? Innych youtuberów, którzy nieprzychylnie mówią o Szkolnej? A może ludzi w komentarzach, którzy źle im życzą? Warto byłoby to sprecyzować. Nie wykluczam opcji zrobienia takiego odcinka, ale pojęcie wrogów Uniwersum jest mało precyzyjne i dla przykładu w przypadku Meksyka dość płynne. Książę, szefie sztabu proste pytanie. Kim jest Jerry? Nie wiem, kim jest Jerry, aczkolwiek głęboko zastanowiłbym się, czy to nie jest pseudonim, a nie imię. Człowieku, gdyby nie ja, to gdybyś dalej chyba czekał, aż Jerry zadzwoni. Doktor Logomaniak 3. Mam pytanie, czy dołączysz do ulubionych komentarzy mój komentarz? Nie, nie dołączę, bo znalazłem kilka lepszych, a jak sama nazwa wskazuje, w sekcji najlepszych komentarzy są tylko najlepsze. Tak więc sorry, nie tym razem.
czy major się w końcu wyprowadzi. Major sam z siebie się nie wyprowadzi i już prędzej z tej szkolnej tego wyniosą. Łoś natomiast dość ciekawie się zadomawia na szkolnej i gdyby mu dalej szło tak dobrze jak dotychczas, to prawdopodobnie może dojść do otwartego konfliktu z majorem. Przed pobiciem Krzysiek miał skłonności do robienia ze swojego domu takiego przytułku dla różnych przypadkowych, często nieciekawych osobistości. Do dziś czuje dyskomfort, gdy zostaje sam na noc, a że Suchy coraz częściej musi jeździć do banku. Siedziałeś? Gdzie ty jesteś? Halo? Wojtek! Co robimy? Gdzie ty jesteś? I spędza tam coraz więcej czasu, to Krzysiek też właściwie logicznie rozumując coraz bardziej potrzebuje kogoś na miejscu. O Wojtku można mówić wiele, ale zawsze był przeciwny robieniu z Belwederu noclegowni dla różnych podejrzanych typów. I pewnego dnia to znów się odezwie. Swoją drogą, słyszycie jak Łoś się bulwersuje, gdy na lajtach z imienia i nazwiska wymienia się krewnych mu wyłudzaczy mieszkań? On już wie, że uniwersum wie. A skoro uniwersum wie, to łatwo mu przejąć Krzyśkowy domek nie będzie. Czy zrobisz The Best of Lighty? The Best of Lighty jak najbardziej planuje. Jeśli Kronika Zero, czyli dzieje Konona przed uniwersum, zostanie zrealizowana przed końcem roku 2019, co jest całkiem prawdopodobne, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że faktycznie może się okazać, że będziemy mieli już całą właściwie Kronikę Zero do końca roku 2019 obskoczoną. Szymek 96969696. Czy mi się wydaje, czy pan Jakub z pierwszego materiału ma bardzo podobny głos do szefa sztabu? Nie wydaje mi się to przypadkiem. Nie jestem panem Jakubem z tego materiału i w ogóle nawet jak montowałem film, nie zauważyłem zupełnie podobieństwa głosów, ale widziałem, że było w ogóle kilka komentarzy, że ten głos jest podobny i właśnie różnych sugestii, że to prawdopodobnie ja. Więc zacząłem się przysłuchiwać, tak sobie włączałem ten fragment. No i nie wiem, ja tej zbieżności nie słyszę, choć z drugiej strony nigdy nie miałem jakiegoś dobrego słuchu, więc nie będę tutaj oceniał. Chyba, że po prostu mnie bajtujecie i robicie to w bardzo dobry sposób. Ale tak czy inaczej, nie, to nie jestem ja. Kącik dla koneserów. Ścieżka dźwiękowa Kroniki Uniwersum wreszcie odtajniona. Tak, wiąże się z tym ciekawa przygoda, ponieważ kiedyś miałem taką sytuację, że robiłem sobie backupy za pomocą programu takiego jakiegoś pobranego z neta i w pracy na takich backupach trzymałem wszystko, po czym gdy komputer padł, okazało się, że ten wspaniały program nie potrafi odczytać tego, co miał na backupie i od tej pory szczególnie już te takie, powiedzmy, swoje domowe, stacjonarne rzeczy, to backupuję dosłownie 1:1 na przenośnym dysku. I ostatnio musiałem się gdzieś tam dogrzebać do jakichś starych rzeczy i zajrzałem na dysk, którego dawno, dawno nie używałem i bingo! Znalazłem folder, który zawiera ścieżkę dźwiękową z Kroniki Uniwersum przed przeedytowaniem jej. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, to jeszcze raz powtórzę. Miałem problem z podaniem nazw oryginalnych muzyki w Kronice Uniwersum, ponieważ ten folder z muzyką, jak tam kiedyś montowałem, to po prostu pozmieniałem każdej piosence nazwy tak, żeby łatwiej się odnajdywać i tam powiedzmy bardziej po opisie nastroju, tak? Czyli tam, gdzie normalnie był autor i tytuł, to ja to wszystko sobie wykreśliłem i tam wpisałem na przykład spokojna, wesoła, tak, budująca napięcie i tym podobne. No i dlatego właśnie później miałem problem z podaniem wam jej. Także nareszcie udało się to odkopać. Mam nadzieję, że dostanę chociaż jedno wyróżnienie złotej łopaty i wrzucam wam poniżej tytuły wszystkich ścieżek. No i sekcja najlepszych komentarzy. MR Kogra.
Jedna wypowiedź oddająca całe ambicje i przemianę prezesa po wyjściu ze szpitala. Idę napisać pismo o przyjęcie do pracy. Tfu! Do przyjęcia mnie jako bezrobotny. Pierre-Emerick Aubameyang. Krzysio trafił do szpitala na cukrzycę, a wyszedł z białaczką i żółtaczką. Straszna ta publiczna służba zdrowia. Jogip 75. Myślę, że w Europarlamencie pan Krzysztof by się sprawdził. Tam jest taki urdel, że nie odstawałby od poziomu innych. Puszek napisał: cukrzyca, żółtaczka, teraz białaczka. Na co odpisałem, że choroba mutuje przez bliskie spotkanie z reaktorem jądrowym w Czarnobylu, gdzie jego dziadek, świętej pamięci, nadzorował testy na bloku numer 4. Owy bas. O, i kawa niepotrzebna z papierosem. Układ trawienny sam się elegancko reguluje przy takim materiale. Dziękuję. Ja również dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam, szef sztabu.